No i idziemy sobie na Wysoką. Mamy dzień 13 marca 2022. Tutaj Monia właśnie robi striptease. Tam przyszłyśmy ze schroniska. Przed chwilą tam byłyśmy, tam już gdzieś Damian pognał do góry. O, biedny, pewnie zaraz będzie musiał na nas czekać. Miało być mega słonecznie, póki co są chmurki, no ale miejmy nadzieję, że się to przerzedzi i będzie dobrze. A to mówiłam do was ja. Cześć. Mamy chmurki, ale tam tak fajnie wychodzi słońce. A my idziemy tam na górę. W Dolinę Złomisk. Już niewiele nam zostało. Potem jeszcze wzdłuż doliny, cały czas prosto. I na Siarkańską przełęcz. To zawsze jest ganek. Tam idziemy. A jesteśmy w Dolinie Złomisk. Tam mamy ganek Romanowy, Żłobice, szczyt. I idziemy sobie po takim fajnym, zmrożonym śnieżku. Wcześnie rano. Już powoli nam się chmury przewiewają. Zapowiada się naprawdę super pogoda. No i na razie Wysokiej też nic nie zasłania, pięknie ją widać. Przynajmniej jeden z wierzchołków, ten z czekanem. A przed nami kolejny próg na przełęcz Siarkańską. Do zrobienia. Później jakaś przerwa na posiłek i w górę. Następny próg do przekroczenia. Tam, gdzie poszedł właśnie Damian. Tutaj fajna skała wystaje. Po prawej. I mamy kończystą w całej okazałości. Coś pięknego. Tu idzie Monia. Tam jest Tępa. Góra, która nazywa się Tępa. Śmiesznie. A tam dalej jest Osterwa. I w ogóle już jaki widok na Słowację jest fajny. I Siarkany, nie? To jest ta grań Siarkanów, tak mi się wydaje. I taka piękna grań Siarkanów przed nami. Nakręcisz mi to wszystko? Tak. Nakręcasz? Tak, cały czas. No to spójrzmy, jaki tu jest, kurczę, bo to wygląda jak jakiś Matterhorn, albo ja nie wiem. Kończysta? No, pięknie się zrobiło. Takie mamy atrakcje nad Wysoką. Ale czad. Wszyscy kręcą, patrzcie. Ale super ten balon wygląda. Dwa są. Cały czas nagrywam.
Aż też już uciekł. No. O. Dziękuję bardzo. Ta gra, nie wstyda? Nie, ale ja nie wiem, gdzie wyjdę. Proszę cię. Łatwizna. I takie widoki mamy dzisiaj na szczycie wysokiej.